Wielu rodziców popełnia błąd podczas higieny uszu dzieci. Zatkane uszy to duży problem, dlatego warto wiedzieć, jak szybko i skutecznie odetkać zatkane uszy. W uszach zbiera się woskowina. Może nie jest zbyt estetyczna, ale ma na celu ochronę i nawilżenie całego przewodu słuchowego. Problem pojawia się wtedy, gdy w uszach nagromadzi się zbyt dużo woskowiny. Może pojawić się wtedy pogorszenie słuchu, blokada kanału słuchowego przez czop woskowinowy i ogólne zapalenie uszu. Małe dzieci, które poznają świat i uczą się mówić, mogą mieć wtedy problemy z prawidłową nauką wymowy. Większość rodziców czyści uszy dziecka patyczkami higienicznymi. Taki zabieg może mieć naprawdę poważne konsekwencje. Patyczkami możemy uszkodzić słuch, naskórek w kanale słuchowym, zapchać w przewodzie słuchowym woskowinę i stworzyć korki woskowinowe. Uczmy dzieci od najmłodszych lat odpowiedniej higieny uszu, nie przekazujmy im złych nawyków. Jak bezpiecznie czyścić uszy? Nie czyścimy uszu patyczkami higienicznymi. Laryngolodzy zalecają higienę uszu raz, dwa razy w tygodniu. Patyczki zamieniamy na dobry i sprawdzony preparat do higieny uszu. Cała nasza rodzina dłuższego czasu używa preparatu Vaxol. Zarówno my, jak i dzieci. Preparat jako jedyny na rynku zawiera oficjalne rekomendacje polskich towarzystw laryngologicznych. Od 10 lat polecany jest przez specjalistów i laryngologów. Końcówka aplikatora jest bardzo dobrze wyprofilowana, dlatego nadaje się zarówno do higieny uszu dzieci, jak i dorosłych. Siła, z jaką preparat aplikowany jest do ucha, jest bardzo mała, dlatego dziecko nie czuje żadnego dyskomfortu. Vaxol daje nam możliwość czyszczenia uszu na leżąco, co przy dzieciach jest naprawdę ważne. Vaxol jest bezpieczny dla dzieci od pierwszego roku życia. Składnikiem preparatu jest wyłącznie specjalnie oczyszczona w warunkach farmaceutycznych oliwa z oliwek. Ten naturalny składnik pielęgnuje całą skórę przewodu słuchowego, regeneruje ją, chroni przed nadmierną wilgocią. Dodatkowo oliwa z oliwek delikatnie natłuszcza ucho, chroniąc naskórek przed wyschnięciem. Więcej informacji o samym preparacie, jak i higienie uszu znajdziecie na stronie www.vaxol.pl.